Cześć i czołem. Czy jest jakiś jeden wzór na zrobienie dobrego klimatu w relacjach? A może są jakieś słowa kluczowe, które wypowiedziane od razu wprowadzają korzystną atmosferę? A jeśli nie słowa, to może gesty? Cokolwiek. Niestety, istety, nie ma kalek, które moglibyśmy przyłożyć do dowolnej rozmowy i użyć i osiągnąć pożądany pozytywny efekt. Już fakt, że na samej twarzy znajduje się taka duża ilość mięśni zróżnicowanych, na przykład mięsień śmiechowy, policzkowy, mięsień bródkowy, mięsień obniżacza kąta ust, mięsień obniżacza warki dolnej. Niesamowite. A mózg analizuje ich ułożenie i klasyfikuje wyraz twarzy. A to tylko jeden element z całego procesu porozumiewania się. Ale jest jedna zasada, według niektórych kluczowa, której zastosowanie podniesie znacząco jakość komunikacji. O tej zasadzie, idei nieco później. A dzisiejszy temat: wyłączanie obrony. Jak nie wzbudzać postawy obronnej u innych? 6 wskazówek plus bonusik na koniec. Wiele już na tym kanale było o wyrażaniu emocji, o sarkazmie, o przekazywaniu informacji. W tych materiałach umieściłam sporo praktycznych wskazówek o tym, jak tworzyć wysoką jakość komunikacji. Jeśli chcesz zajrzeć, tutaj link i w opisie. Zanim weźmiemy byka za rogi, sprawdź, czy już zostawiłeś znak swojej obecności na tym kanale. Nie krępuj się, komentuj, aż zapali się klawiatura, w końcu jesteśmy i żyjemy w Polsce. I gdzie, jak nie tu, mamy zdanie na wiele tematów. Zatem do dzieła. Komentuj, lajkuj, subskrybuj i udostępniaj, to dla mnie ważne. A jeśli chcesz, możesz nawet postawić mi wirtualną kawę. Najbardziej lubię cappuccino, choć ograniczam mleko. Jednak wiem już, że wirtualne mi nie szkodzi. Gdzie ten byk? Tu. Jack Gibb, twórca podziału zachowań na te, które są wspierające, jak szklarnia potencjału od razu mi bliżej do tego badacza, i wywołujące nastawienie obronne. Był orędownikiem znaczenia zaufania w dynamice zespołu i zachowań organizacyjnych oraz wpływu zaufania na kreatywność. Więcej, jak budować zaufanie? Tu. Jeszcze krótko, z jakiego powodu postawa obronna nie sprzyja komunikacji i warto dbać o to, aby takowej nie wywoływać? Osoba przejawiająca reakcję obronną ukrywa swoje motywy, przekonania, opinie, wartości, chce je ochronić przed oceną. Wchodzi w swoistą grę, uruchamia się automatyczny system reakcji. Reakcja obronna, przyjmiemy taką postawę, kiedy czujemy zagrożenie i nie musi ono być faktyczne. Na przykład wizyta ukochanej cioci lub sprawdzanie przez konkubenta zawartości szafy partnerki wraz z przeliczeniem par obuwia, ale może też być wyobrażone. Sama myśl o tym, że konkubent taką rewizję może przeprowadzić. Jakiś czynnik wywołuje u nas sekwencję zachowań w zależności, jakie mamy wyuczone wzorce. Może przejawiać się w odmowie przyjęcia odpowiedzialności. No co ty? To nie ja kupiłam te wszystkie buty, ktoś je musiał tutaj przynieść. Lub kontratak. Ja za dużo kupuję? A ty z tymi swoimi wędkami, spławikami, czy jak to się nazywa? Ile tego trzeba, żeby złowić jedną rybę? Powtarzam, złowić. Lub zamrożenie. Poziom stresu nie pozwala na aktywną reakcję na zewnątrz. Zatem, aby osiągnąć otwartą komunikację, warto tworzyć klimat poprzez używanie opisu w miejsce oceny osoby, o tym, jak to robić, o co w tym chodzi, zajrzyjcie do poprzedniego odcinka, serdecznie zapraszam, bezpośrednio po zakończeniu obecnego. Druga rzecz, koncentrowanie się na problemie zamiast kontrolowania rozmówcy. Szukasz rozwiązania, które będzie przyjazne tak dla Ciebie, jak i dla drugiej osoby. Celem jest wypracowanie takiego rozwiązania, osiągnięcie wyniku win-win. Stosowana forma komunikatu to my, co podkreśla wspólny charakter rozwiązania. Badaczki Kat i Collins wykazały, że nauczyciele, którzy używają otwartej komunikacji, mogą zmotywować uczniów i pomóc im w przyjęciu tak skonstruowanej krytyki. Przykłady? Nie ma problemu. Natychmiast zamknij tego YouTube'a! Potrzebuję z Tobą porozmawiać, a mam spotkanie o 10:00. Czy możesz przerwać na chwilę? Znam przyczynę braku sprzedaży w Twoim sklepie. Wygląda na to, że sprzedaż w Twoim sklepie zmniejszyła się o 20%.
Poszukajmy rozwiązania, które zadowoli tak Twój zespół, jak i centralę firmy. Albo będziesz szybciej pracować, albo wydeleguję Ciebie na bezrobocie. Efektywność wykonywania zadań w Twoim zespole jest inna niż umówiliśmy się w zeszłym miesiącu. Czy masz pomysł, nad którym moglibyśmy się pochylić? Spontaniczność w miejsce podporządkowania się strategii. Spontaniczność w tym ujęciu nie oznacza spontanicznego wyładowywania się, ale uczciwe, spójne komunikowanie bez manipulacji i masek. Odłożenie na bok ukrytych zamierzeń. Kiedy ludzie zorientują się, że ulegli manipulacji, zaangażowanie, ale też szacunek mogą znacząco spaść. Nie inaczej i w tym przypadku posłużę się przykładami. Co zamierzasz robić po przerwie? Potrzebuję przeanalizować ten tekst z podziękowaniami do zamieszczenia na stronę. Czy mogłabyś mi pomóc? Ostatnio wprowadziłaś cenne poprawki. Czy zastanawiałaś się nad jakimś szkoleniem z podniesienia sprawności wykonywania zadań? W ciągu ostatniego półrocza zauważyłam, że mniej dynamicznie wykonujesz zadania. Chcę o tym z Tobą porozmawiać. Na kiedy możemy ustalić termin naszej rozmowy? Pracownicy firmy Szyszka to ekstra zabawka, potrafią znaleźć 5 nowych klientów tygodniowo. Chciałabym omówić ponownie Twoje pomysły na zwiększenie ilości nowych klientów. W ostatnim kwartale ta ilość wzrosła o 1%. Empatia w miejsce obojętności. Wiadomo nie od dziś, że empatia to zupa z Azji. Ten, kto nie oglądał Ladies, może nie wiedzieć, ale zawsze można uzupełnić ten brak w znajomości polskiej kinematografii. Szczególnie, że weekend za pasem, a niebo pochmurne. Inna definicja, powiedzmy bardziej słownikowa, to empatia to umiejętność dbania o uczucia innych osób. Jest z empatią związane kilka kontrowersji. Niektórzy widzieliby bardziej współczucie zamiast empatii. Według koncepcji Jacka Gibba, empatia w tej koncepcji właśnie pojawia się jako dająca korzyści tak dla relacji, jak i komunikacji. A teraz kontrastowe przykłady. No tak, nie skupiasz się, więc popełniasz błędy. Widzę, że zmartwiłeś się ilością poprawek, które musisz nanieść. C'est la vie, jak powiedziałby klasyk. Nie ty jedyny i nie pierwszy i nie ostatni. Nie wyobrażam sobie, jak mocno musisz być rozczarowany brakiem docenienia za swój wkład pracy. Przykro mi. Jeśli mogę jakoś Ciebie wesprzeć, daj znać. Samo się zrobiło! Przyznanie się do błędu to cnota. Nie wszyscy ją posiadają. Niestety. Nie miałaś wpływu na to, co się stało. Widziałam, maszyna po prostu się uszkodziła. Najprawdopodobniej to wada konstrukcyjna. Jestem pewna, że znajdziemy usterkę. Równość w miejsce wywyższania się. Wolność, równość, braterstwo! Gdzieś to już słyszałam. Dostarczanie klimatu równości jest dostrzeżeniem tego, jak bardzo jesteśmy zróżnicowani i dlatego wartościowanie generalne, lepszy, gorszy, mija się z celem. Z tego choćby względu wzmacnianie przekonania u innych, że jesteśmy równi w dostępie do praw, jest ważne i buduje klimat zaufania i dobrą atmosferę. Dodatkowo dawanie poczucia równości innym informuje o tym, że rozmówca jest pewny siebie i swojej wartości. Nie mylić z arogancją, ale o tym w innym filmie. A teraz kontrastowe przykłady. No wiesz, na moim stanowisku występują bardziej skomplikowane zadania. Skup się na swojej pracy. Chciałabym poznać Twój punkt widzenia. Wiem, że masz inne zadania na co dzień, ale Twoje zdanie jest dla mnie ważne. Jak Ty to robisz? Patrz i ucz się. Wiesz co? Kiedyś robiłam już tak zawiłą dokumentację. Mogę Tobie pokazać, jak to robię. Jak można było tego nie wiedzieć? Przecież to oczywiste. W pierwszej chwili zdziwiłam się, że tego nie pamiętasz. Ale 2 lata temu też nieustannie chodziłam z zeszytem z notatkami. Zgoda na zmianę w miejsce pewności. Z pewnością kojarzy mi się dla mnie ważna wskazówka ortograficzna. Pewność dzieli, na pewno piszemy osobno, prawda łączy, naprawdę piszemy razem. I coś w tym jest. Kiedy okopiemy się w swoich racjach, trudno przyznać się, że druga osoba też może mieć rację. Pewność utrudnia wymianę myśli, konstruktywną dyskusję i otwartą komunikację. Zgoda na zmianę w tym przypadku to brak monopolu na rację. Mogę Ciebie wysłuchać i zdecydować, czy wezmę pod rozwagę
to, co mówisz, czy odrzucę, a może przyjmę, niezależnie od punktu wyjścia, mojego punktu wyjścia. Według badania Czech i Forward, osoby pełniące funkcje kierownicze na uniwersytecie, które zostały ocenione przez członków wydziału jako najskuteczniejsze, stosują komunikaty, które zawierają dążność do rozwiązania. A teraz wyraziste przykłady. To nie ma prawa zadziałać. Przypuszczam, że możesz mieć problem z utrzymaniem tak wysokiego poziomu zamówień przy minimalnym zwiększeniu liczby nowych klientów. Już wiem, że jej nie polubisz. Ona się wywyższa. Jessica nie zrobiła na mnie dobrego wrażenia. Chociaż wiadomo, jak to jest tym pierwszym wrażeniem. Ciekawa jestem, jak ty ją odbierzesz w pierwszym dniu pracy. Bez specjalistycznego kursu możesz ewentualnie, no nie wiem, sortować koperty w naszej firmie? Myślę, że przejście tego kursu przyniesie Tobie naprawdę wiele nowych umiejętności, które wykorzystasz u nas w firmie. Bez tego mi było trudno, więc zdecydowałem się, pomimo tego, że musiałem zrezygnować z łowienia ryb w weekend. Kategorie są umowne. Jednocześnie możesz zauważyć, że wyłania się z nich podobny klimat. Te, które są wspierające, opierają się na jednej złotej zasadzie, idei. Uwaga! Oto ona! Szacunek! Ta-dam! Wartość uniwersalna służy do obrony ja. Każdy człowiek potrzebuje być szanowany, czuć szacunek od innych. W każdym zdaniu wspierającym można odnaleźć taką właśnie postawę. Tworzy wspólny mianownik dla zachowań, które tworzą dobry klimat. Warto iść tym tropem, aby nie zajmować się różnymi elementami oddzielnie. Z szacunku dla innych wypływa całościowa, pozytywna, otwarta komunikacja, a odnośnie korzyści płynących z otwartej komunikacji mówiłam już w odcinku 21. Zapraszam. Kochani, życzę Wam i sobie podążania drogą szacunku tak dla siebie, jak i dla innych. Każdemu zdarzy się zboczyć z drogi, ale ważne jest to, że próbujemy i dążymy. Dziękuję za dziś. Bye!